W tym filmie będę jeździł na rowerze ze złomu tak długo, aż się rozwali. Zobaczymy, ile może wytrzymać taki rower i zobaczymy, czy 30 zł wydane na niego były warte tej zabawy, którą będę miał za chwilę. Będę zjeżdżał trudnymi trasami, pokonywał trudne przeszkody, wyrzucał rower z wyskoczni, a jeśli rower to przetrwa, to wysadzę te petardy w środku niego. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. A oto nasza ofiara. Jedyną nową rzeczą, którą mu założyłem, to ten pancerz, no i linka do hamulca, żeby się po prostu móc hamować. No i to jest bardzo ważne, bo nie chcę, żeby mi się rura podsiodłowa wbiła w dupę, a nie mam siodełka żadnego, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Czas na pierwsze zjazdy, na początek spokojnie, żeby nie rozwalić za szybko tego roweru. Oj, oj, hopki omijamy. Hamulec prawie nie działa. Teraz sekcja korzeni. Dobra, tu trzeba trochę dopedałować. O kurde. Dobra, wiemy już, co pierwsze padło. Jest to łańcuch. Dobra, trzeba dokończyć pierwszy zjazd. O kurde, ale stromo. To jest hamulców. Ja. Dobra, banda. O yeah. Jedziemy dalej. Pierwszy przejazd za mną, rowerowi nic się nie stało, więc spróbujemy teraz zrobić jeszcze 9 przejazdów zwykłych takich, bez żadnych hopek, a potem zaczniemy kombinować. Cztery zjazdy za mną i zaczęło się przednie koło wyginać. Teraz będzie 10 zjazd. Jak na razie tylko koło się wykrzywiło, ale w tym zjeździe porównamy, jak szybko ja mogę pojechać na tym gracie versus jak Kuba może pojechać na moim Cubie. A muszę dodać, że Kuba jest bardzo wolny. Chyba jest. Ale nie pedałuj, bo ja nie mam. Jak miałem problem? No. Że jak zahamowałem, to potem miałem nie pedałować, żeby znów się rozpędzić, nie? No, tylko musiałeś nie, o tym myśleć. Grawitacyjnie czekałem, aż rower się rozpędzi. No. I to jest ta dziura, możesz pokazać. O, no i boję się jedyne tego, że jak będę skakał, to opona mi się ześlizgnie. O! O! Dobra, to jest nasza kolejna przeszkoda. Jak widzicie, mega duży drop, 30 cm z dziurą pomiędzy i dosyć kiepskim lądowaniem. Jak Kuba, mówisz, dam radę czy nie? Przeskoczy całe? Myślę, że ze spokojem możemy przejść na większą. Ale dostałem. Nie. O. Mi się wydaje, że wylądowałem, ale się odbiłem. Jakby. Ale czy rower jest cały? To jest najważniejsze. Kurde, cały. Za chwilę go rozwalę, ale póki jest cały, to będę się ścigał jeszcze z Adamem, który na pewno pojedzie szybciej niż Kuba. I zobaczymy jeszcze raz, czy dam radę na tym rowerze go dogonić. No, dla twojego honoru lepiej, żebym cię nie dogonił. I Adam ma zakaz pedałowania, może się tylko napędzić za pierwszym razem, żeby po prostu nabrać troszkę prędkości, a ja zrobię to z biegu. Tak. No już koniec pedałowania. Kurde, już mi odjeżdża. Dobra, też je skaczę. Jest szybki jest. Dawaj Adam, dawaj! Nie, straciłem prędkość, dobra. Dobra, byłeś trochę szybszy. Teraz zamierzam go dosyć wytyrać i będę jechał szybko. I tutaj już w ostatnim momencie wypuszczę go z nóg. Wow! Myślałem, że dalej poleci. Nie doleciał. Kierownica się wykręciła trochę. Ale delikatnie, dosłownie. Koło całe. Ej, dobra, trzeba coś naprawdę mocnego zrobić. Bo ten rower jest za twardy. Co to się stało? A ko? Ooo, i po terminatorze. Nie. Muszę mieć tylko klucz do kół, obym miał 14. Dobra, rozpędzę się teraz
z tego zjazdu i na tamtą hopę go wywalę. O kurwa! Ale za miękka. Ziemia jest za... No ziemia jest za miękka. Patrz to koło. Znowu to samo się stało. Nie wiem, że jest teraz taka ósemka. Dobra, jeszcze raz. Za miękko. Czyli tak jak mówiłem, jeśli rower przetrwa, to trzeba wysadzić fajerwerki w nim. Spróbować. O. Chyba pierdolnie. Uciekaj! Ten do lasu! Gdzie sam byłem? O! Patrz, a to było! Patrz to! Patrz to! Ja! Teraz przed nią poda. Fajnie, fajnie, podoba mi się. No i o to chodziło! I zaraz druga. Dawaj drugą. Może jeszcze troszkę? Co to się dzieje? Ale piękna wyglądała, Adam! Ja się cieszę, chłopak. Towarzysz, dzięki za oglądanie. Jeśli obejrzeliście do tego momentu, to subskrybujcie ten kanał. Jeśli jesteście tutaj tylko dla serii jak kupić, jak sprzedać drogi tanio, jak sprzedać tani rower drogo, to będzie na pewno w przyszłym tygodniu, bo sprzedałem Peugeota, a dzisiaj możliwe, że się spotkam z kupcem do Gianta. Także dzięki za oglądanie, polubcie to wideo. Cześć!